Znikli. Emocjonował się Szymek. Jasny gwint, powiedział. Bo tak się wtedy mówiło. Ja ci mówię, że oni się bawią w wizytę u doktora. W co? Zapytałem z niedowierzaniem. Wizytę u doktora, powtórzył Szymek. On jej zdejmuje majtki i wszystko, co trzeba, ogląda. Ale gdzie oni są? Stał wsparty o żeliwną balustradę wiaduktu i obracał pokrętłami okularów, celując w kępę żarnowca. Po naszej prawej stronie widać było jak na dłoni stary wrzeszcz z jego ciemnym, ceglasto-czerwonym kolorem i wieżami kościołów. Po lewej stronie bardzo daleko majaczyły się zarysy oliwy, a na wprost ciągnęło się lotnisko z małym budynkiem dworca pasażerskiego, hangarami i zwisającymi w bezruchu rękawem w kolorowe pasy. Dalej tam, gdzie kończyło się lądowisko, widać było białą nitkę plaży, zatokę i statki oczekujące na redzie. Gdzie oni mogli zniknąć? Powtarzał Szymek. Przecież nie wychodzili z krzaków. I podał mi lornetkę niezdecydowanym ruchem, bo rozstawał się z nią niechętnie i zawsze na krótko. Gdy czarne kreski i podziałki zamajaczyły mi w okularze na tle kępy żarnowca, poczułem się jak oficer francuskiej artylerii zabity pod Verdun. Właśnie kiedy poprawiłem ostrość za naszymi plecami od strony wzgórz, zabuczał ciężko samolot. Krzaki żarnowca, te najbliższe betonowego pasa, poruszały się i dopiero teraz zobaczyłem ich dwoje, jak leżeli obok siebie, trzymając się za ręce i jak niecierpliwie unosili głowy, wypatrując nadlatującego iła. Tylko że to nie była zabawa w lekarza i pacjenta. Oni leżeli na wznak z wyciągniętymi nogami, trzymali się za ręce, a drugą każde z nich wczepiało się w korzenie żarnowca, które w tym miejscu były grube i poplątane. Samolot, obniżając lot, minął bukową górkę i zbliżał się do wysokości wiaduktu i torów kolejowych, a ja celowałem w czerwoną sukienkę Elki i jej gołe kolana, ociągając wreszcie idealną ostrość. Bo to, co zobaczyłem w kilka sekund później, kiedy ogromne i lśniące cielsko samolotu zdawało się dotykać brzuchem kępy żarnowca, widziałem w absolutnej ostrości. Maszyna jest 10, może 15 metrów nad ziemią, a od kępy żarnowca i początku pasa dzieli ją odległość słabego rzutu kamieniem. Elka unosi kolana, unosi je do góry i twarz jej wykrzywia grymas. Wygląda, jakby krzyczała ze strachu. Usta ma otwarte. Weiser ma również otwarte usta, ale nie wykrzywione. Nie podnosi też kolan. Krzaki żarnowca jak ścięte kładą się od podmuchu. Elka, nie odrywając się od ziemi, unosi kolana jeszcze wyżej, a z nimi biodra. I widać, jak jej czerwona sukienka, poderwana uderzeniem powietrznej fali, odsłania czarny punkt między nogami. Ale to nie są żadne majtki, żadna tam bielizna, bo to czarne, uniesione lekko do góry, odsłonięte przez czerwoną sukienkę za sprawą huczącego samolotu, jest dziwnie miękkie, falujące i tkliwe. To coś pokrywające się z punktem zero podziałki artyleryjskiej w okularze francuskiej lornetki spod Verdun, to przypominające trójkąt zjawisko niknie zaraz w fałdach czerwonej sukienki, która opada na biodra i kolana Elki, skoro tylko wielki ił dotknie kołami betonowej nawierzchni pasa 10 albo 15 metrów za nimi. I już jest właściwie po wszystkim, bo oboje wstają i prędko biegną w kierunku płotu, żeby uniknąć pogoni strażnika uzbrojonego w strzelbę. Szymek wyrywa mi lornetkę i przykładając do oczu krzyczy: widzisz? Widzisz, bawili się jednak w lekarza. Spłoszył ich samolot. Kasiu, bardzo prosimy.